Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry, wieczór się z Państwem, bo nie wiem nigdy, kiedy nas oglądacie albo słuchacie. Zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka Rozmowy Winergo. Wszystkie odcinki do tej pory nagrane dostępne są na webinary.inergo.pl. Zapraszam do zapoznania się. A dzisiaj, czyli właściwie w tym odcinku porozmawiamy sobie o procesorze M1. Trochę spróbujemy jakby go rozkryć, dowiedzieć się, co stało za twórcami tego pomysłu, skąd on się wziął, pomysł w ogóle na ten procesor, co nam daje i czy on faktycznie mocno wyróżnia się na tle innych procesorów, czy po prostu jest troszeczkę innym podejściem do użytkownika. Moimi gośćmi są Rafał Trzaska, Politechnika Wrocławska i Rafał Mazur, Inergo. Cześć. Rafała Mazura może już Państwo znacie z naszych innych rozmów, jeśli nie, to serdecznie zapraszam. Rafał, kim jesteś, po co jesteś, jaka jest rola na tym świecie? Dzień dobry, Rafał Trzaska się kłania. Jestem pracownikiem Politechniki Wrocławskiej. Od blisko 20 lat związany z działem informatyki uczelni. Dział informatyki wspiera pracowników uczelni, udostępnia usługi, zasoby sprzętowe po to, żeby mogli mieć narzędzia do realizowania zadań tak dydaktycznych, jak i w zakresie badawczo-rozwojowym. Rafał Mazur. W Inergo odpowiedzialny jestem za całą infrastrukturę Apple, zdalne zarządzanie, wszelkie pytania związane z produktami Apple i wiele, wiele innych ciekawych rozwiązań, choćby nawet połączenie środowiska opartego na systemach Windows systemami operacyjnymi macOS, iOS czy iPadOS. Szanowni panowie, no, procesor M1 pojawił się już prawie 2 lata temu, można powiedzieć, na rynku. Jest właściwie w tej chwili w całej gamie wszystkich urządzeń typu Mac. Ostatnio pojawiły się nowe komputery Mac, Mac Studio, które jeszcze lepiej wykorzystują procesor M1. Pojawiły się nowe wersje tego procesora M1, bardziej rozbudowane, też pewnie przeznaczone do różnego grona użytkowników. No i teraz tylko moje pytanie dotyczące w ogóle, po co nam procesor? Bo tak naprawdę wszyscy tutaj w jakiś sposób jesteśmy techniczni, emocjonujemy się tym, próbujemy przekonać innych. Zresztą myślę, że Rafał, miałeś dużo doświadczeń takich, że ktoś przychodził, że pomóż mi wybrać komputer i na ile ten procesor jest ważny. No to faktycznie zdarzają się takie wśród użytkowników pytania, jaki wybrać komputer. No wtedy analiza, do czego on ma być potrzebny. Półbiedek użytkownik wie do czego, bo czasem ogranicza się to na przykład tylko do wskazówki, jak ma być kolorze. Ale i takie przypadki się również zdarzają. Natomiast oczywiście największy problem jest dla użytkownika, czyli największa korzyść, kiedy ten laptop jest lekki, kiedy długo pracuje na baterii i kiedy no, udostępnia taką moc przetwarzania, że te wszystkie aplikacje, szczególnie wykorzystujące czy pracujące w trybie czasu rzeczywistego, mogą działać spokojnie, bez zacięć, no i realizować czy wspierać jakieś tam zadania. Także to jest największy zawsze problem, wydajność i czas pracy na baterii. To są te najczęściej wymieniane elementy, które no, powinny być spełniane przez laptopa. Dobra, powiedziałeś jakby kwestia doradztwa. Zdarzają się przypadki, że istotny jest kolor, bo to jest jakby element dosyć istotny, rozmawiamy o pewnych rzeczach. No ale ta kwestia procesora, bo tak naprawdę można powiedzieć, my techniczni ludzie jaramy się tym, jakby tak jak już powiedziałem. Czasami są jakby takie wojny wręcz, bo ten jest lepszy, ten jest gorszy i tak dalej. No ale sama rola procesora, skąd to się wzięło i tak naprawdę dlaczego on jest taki istotny w tych wszystkich naszych urządzeniach? Warto by się cofnąć jakieś 3000 lat, a mianowicie ludzkość od zawsze coś potrzebowała policzyć, tak? Często to były obliczenia związane z handlem, jakieś obliczenia w wojskowych operacjach. Pierwsi tutaj wyszli w historii, stworzyli maszynę liczącą, może nie maszynę, a urządzenie do liczenia, czyli zwykłe liczydło. Ono też umożliwiało tworzenie pewnych obliczeń, tak? Czyli idąc za tym tropem, no był to jakaś forma komputera, czegoś, co liczyło, tak? Następni w historii, tacy mocno odnotowani, to Grecy, którzy mniej więcej 150 lat przed narodzeniem Chrystusa skonstruowali urządzenie, mechanizm, który do dzisiaj nazywa się mechanizmem z Antikyriti. To jest wyspa, jedna z wysp greckich, gdzie odnaleziono ten mechanizm. Jak się okazało, jest to
urządzenie, które było napędzane korbką, ale umożliwiało między innymi liczenie, pozycjonowanie ciał niebieskich, więc ułatwiało nawigację. Więc znowu element, który liczy, więc znowu komputer. Co prawda tam nie było krzemu w środku, ale były to mechaniczne elementy, ale co do zasady wynik był obliczeniem, a zatem wpisywało się to w model jakiegoś komputera. Następne powstawały już nieco później, bo to XVII wiek, pierwszy suwak logarytmiczny, czyli coś, co my, czego nie znamy, ale czego nas na uczelniach jeszcze uczono, czyli posługiwanie się suwakiem, obliczaniem wszystkiego, co my dzisiaj robimy na kalkulatorach. Ja sobie tutaj z takiej ściągawki korzystam, żeby to w miarę historycznie poukładać. I po kolei jest Paskalina, znana z 1665 roku, wynalazek umożliwiający znowu obliczania, prowadzenie obliczeń. No i kolejnym ciekawym rozwiązaniem w historii to już XIX wiek, maszyna Jacquarda, czyli do tkania rozmaitych tkanin opracowano metodę, w której na preforowanej karcie wpisywało się, czy konfigurowało się, i ona już później cyklicznie powtarzała ten sam wzór. Następne z ciekawych rzeczy, no to komputer Babbage'a, który niestety został skonstruowany już po śmierci na podstawie planów i jak się okazuje zupełnie poprawnie liczył. I to można by tak dalej ciągnąć, aż doszlibyśmy do tranzystora i tak dalej, i tak dalej. Ale pytanie jest inne z tego wszystkiego, po co to było? Zawsze ludzie to robili po to, żeby sobie odciążyć, ułatwić, żeby powtarzalne operacje, jak w przypadku tych krosn, robiło coś, a ja mogę w tym czasie zrobić coś innego. No i tak historia sobie ewoluowała. Stworzono pierwszy tranzystor w roku 1947 i można powiedzieć, że właściwie od tego czasu zaczęły się pojawiać procesory, ta elektronika nabrała przyspieszenia. Rok 58, opracowanie pierwszego układu scalonego i wreszcie pierwszy mikroprocesor Intela, 1971 rok, właściwie data bardzo przełomowa w historii komputerów, no bo od tego czasu zaczęto konstruować komputery, które liczyły, powiedzmy nam nawet bardziej znane. No prosty przykład, pierwsza maszyna licząca to był komputer Mark 1, ważył 5 ton i obliczenia prowadził w ciągu 3 sekund. To dla nas jest jakaś abstrakcja, tak? A to były proste obliczenia, dodawanie w mnożenie. Natomiast wspomniany Intel miał już to wszystko wbudowane w siebie, był układem tranzystorowym, a więc i bardziej energooszczędnym, czyli to, co na tym nam zależy. Oczywiście to nie ta energooszczędność, co w obecnych czasach. No i na tej podstawie te komputery zaczęły się rozwijać. Można powiedzieć, że do dzisiaj nam znany procesor, czy seria procesorów x86, to jest tak naprawdę powielanie tego, co zostało wcześniej skonstruowane poprzez robienie procesorów o większej skali integracji, co znowu jest ciekawym rozwiązaniem, pod warunkiem, że używamy tego na Ziemi, bo jakby się przyjrzeć, to w wszystkich urządzeniach, które latają w kosmos, niestety procesory nie są konstruowane z wykorzystaniem dużej skali integracji ze względu na podatność, na zmiany energetyczne poprzez jakieś kwarki, kwanty i co tam jeszcze w powietrzu fruwa. Okay. Czyli jakby podsumowując, ten rys historyczny, czyli tak naprawdę mieliśmy potrzebę zawsze stworzenia czegoś, co nas jakby albo wyręczy w pewnych zadaniach, albo nam ułatwi realizację, a szczególnie tych obliczeń, jeżeli one są skomplikowane. To, co powiedziałeś, to krosno Jacquarda to faktycznie jest taki przykład, który ja dosyć często używam, pokazując, że ta digitalizacja tak naprawdę nie zaczęła się niedawno, bo tak wszyscy mamy takie wrażenie, że to jest teraz, niedawno, dopiero tam, nie wiem, XXI wiek i wszyscy się cyfryzują, a tak naprawdę to też był element cyfryzacji. Te karty perforowane, no to przecież myślę, że akurat no, my, tu kolega może krócej pamięta, ale to tak naprawdę był kiedyś podstawowy sposób dostarczania danych właśnie do komputera po to, żeby wykonał pewne operacje, tak? Ja jeszcze pamiętam, jak na uczelni w centrum sieciowo-superkomputerowym na kartach właśnie perforowanych się wczytywało dane do obliczeń. Także to jeszcze są lata, lata twojej młodości, tak? Można było powiedzieć. Czyli tak, mamy potrzebę ludzkości, która chciała coś zrobić. Powstały urządzenia, potem powstały te procesory. Procesory tak naprawdę to powiedzmy takie centrum zarządzające daną maszyną, tak? Czy to komputerem, czy jakimś innym urządzeniem elektronicznym. No i teraz, ale to wszystko to, co mówimy, to są komputery stacjonarne, potem tak naprawdę przeszło nam w stronę laptopów, notebooków, czy jak to zwał, tak naprawdę to jest dalej
był w dużej mierze komputer stacjonarny, tylko z wbudowanym ekranem. No bo tak naprawdę, jak popatrzymy jakieś tam lata naszych doświadczeń, to najczęściej te komputery i tak stały w pracy. Czasami je ktoś brał, jak zmieniał lokalizację, to je przewoził. Ale przychodzą lata, tak naprawdę telefonia komórkowa, to powiedzmy jest jeszcze jedna rzecz, tam są telefony, tak naprawdę pojawiają się smartfony. Smartfony, czyli tak naprawdę dalej komputer, tylko komputer jeszcze bardziej zintegrowany, tak, bo posiadający ten ekran, klawiaturę, wszystko w jednym. No i teraz tam się pojawia procesor też, tak? Teraz tam się pojawiają inne wyzwania związane z tym procesorem. No, seria procesorów x86, no niestety jest to architektura, która została wymyślona, czy zaadoptowana do budowy komputerów stacjonarnych, tak jak powiedziałeś. Potem tą architekturę próbowano zmniejszać, pomniejszać, żeby upchnąć w niewielkiej obudowie laptopa. Ale pamiętać trzeba o jednym, że procesory x86 swoje przyspieszenie, zwiększoną prędkość pracy, wydajność zawdzięczały tylko tym, że w tych procesorach coraz więcej upychano tranzystorów. To było jakby klucz całego działania. A można było ich upchnąć coraz więcej, no bo zwiększano skalę integracji od się tam 17 nanometrów do 7 i tak dalej, ale za chwilę dojdziemy do sytuacji, w której zejdziemy na poziom atomów i tego już nie przeskoczymy. I staniemy przed ścianą. No bo już się nie da więcej zrobić. Równolegle do tych rzeczy, o których mówiliśmy, związanych z architekturą x86, powstawały procesory specjalizowane. To w inżynierii informatyki nazywa się system on chip, gdzie wszystko było w procesorze. Nie było peryferium. Peryferia się podłączała, nie wiem, antenę zewnętrzną, wyświetlacz, tego typu rzeczy. To było specjalizowane. Czy do urządzeń jakiejś łączności wojskowej, czy takie chipy występowały chociażby w kontrolerach dysków twardych. Zastosowań było bardzo dużo. I teraz wydaje się, że Apple wyciągnął wnioski z tego wszystkiego, zebrał najlepsze możliwe rozwiązania, no i złożył coś, co dzisiaj nazywamy procesorem M1, co, jak już mówiliśmy, ma zmniejszony pobór zasilania, bo są tam dobre praktyki z systemem chip. Ma przez to może mieć zwiększoną wydajność, a nie pobiera za dużo energii. Także te najlepsze praktyki zostały upchnięte w nowym produkcie. Rafał, jeszcze zapytam ciebie jako przedstawiciela edukacji, uczelni technicznej, prawo mura. No bo właśnie powiedziałeś tu o tych zwiększaniu się ilości tranzystorów. I często to prawo mura rozumiane jest w ten sposób, że dzięki jakby temu, że ta technologia się rozwija, my zyskujemy na wydajności. A tak naprawdę ona chyba w podstawowym jakby tym pojęciu mówi o tylko zwiększaniu się właśnie ilości tych tranzystorów, tak? Czyli im więcej tranzystorów jesteśmy w stanie upchać na łebku tej szpilki. Tak, dokładnie. Prawo Moore'a jest prawem empirycznym. Zostało określone w ten sposób, że mniej więcej co 2 lata podwaja się ilość tranzystorów w procesorze. Natomiast pamiętać należy o jeszcze jednej rzeczy. Gdyby obecne rozwiązania, obecne procesory x86, najszybsze jakie są, zastosować na nich najstarszego Windowsa, to jestem przekonany, że on działałby całkiem sprawnie, tylko że nie dawałby wszystkich usług. Bo o czym zapominamy, albo czego doświadczają użytkownicy bardzo często. Instalują nowy system, nawet niech to będzie Windows 10, on działa bardzo fajnie, bardzo szybko, są zadowoleni, po czym zaczynają do niego doinstalować serwis paki, doinstalować aplikacje i system zaczyna zwalniać. No więc co robią? No to dobra, to już ta platforma jest nie, weźmy nową, tak? I zabawa zaczyna się od nowa. On znowu chodzi, po czym po doładowaniu serwis paków, doładowaniu aplikacji znowu zwalnia, tak? Wydaje się dzisiaj, że rozwiązanie M1 jest wolne od tych wad, ale to zobaczymy. Czas pokaże. Czas pokaże. Myślę, że tu od jakichś użytkowników będzie najlepsza. Będziemy się informacje. Rafał, tu właśnie Rafał wprowadził nas ten element dotyczący, że mamy w tej M1 wykorzystaliśmy te wszystkie doświadczenia urządzeń mobilnych, tak? Czyli bo te urządzenia mobilne po pierwsze no miały być przenośne, po drugie nie mogły być duże, energooszczędne, a dodatkowo jeszcze no, nie mogły się grzać, więc tak naprawdę napakowanie, jakby, no, nie ma miejsca na wentylatory, tak? Czyli tak naprawdę to musi być chłodzenie naturalne, czyli ten procesor musi wykorzystywać. Czyli co, ja rozumiem, że M1 jakby korzysta z tych wszystkich doświadczeń i to jak gdyby spowodowało, że Apple podjął decyzję, ok, pracujemy nad swoim procesorem, bo mamy dużą gamę doświadczeń z tych wszystkich urządzeń mobilnych.
Tak, no to, że Apple jakby powolutku sobie testowało procesory, wprowadzając je w kolejną generację iPhone'ów i iPadów, tylko spowodowało, że jakby utwierdziło się w swojej opinii, że teraz pora już stworzyć coś, co zasili komputery przenośne. Stworzyli M1 i to, o czym wspominałeś. No, M1 dała ten komfort, że użytkownicy takiego rozwiązania nie stracili jakby wydajności, wręcz przeciwnie. Do takich zwykłych zastosowań ten procesor jest wręcz idealny. Można powiedzieć, że jego wydajność i tak jakby przerasta to, co przeciętny Kowalski wykonuje na komputerze. Dodatkowo zapewnia długi czas pracy na baterii. No i ostatnia kwestia. Ja spotkałem się z wieloma komentarzami dotyczącymi wszelkiego rodzaju modeli laptopów, nie tylko od Apple'a, ale czy to jakiś Samsung, Asus, Dell, że najgorsze, co może być, to jeżeli rzeczywiście wykonujemy jakiś proces, który wymaga od procesora wytężenia, to nagle okazuje się, że to urządzenie przenośne zaczyna się strasznie grzać, włączają się jakieś dodatkowe wentylatory, znacząco skraca się czas pracy na baterii i no, jest to ogromny dyskomfort, szczególnie jeżeli podróżujemy. Tak? Czyli mamy element taki, że historia trochę zatoczyła koło. Mieliśmy procesory, tak jak to Rafał powiedział, one powstały, pojawiły się najpierw w komputerach stacjonarnych, to były dosyć logiczne, potem zaczęła się pojawiać potrzeba, żeby te komputery stały się przenośne, w dużej mierze one były przenośne, bo można było je łatwo przenieść z miejsca na miejsce, miały z reguły też komputer z wbudowanym ekranem. Potem pojawiają się urządzenia mobilne. To urządzenia mobilne z całkiem innym zastosowaniem, one z definicji miały być przenośne, one miały być ciągle przy tobie. Tak naprawdę urządzenie mobilne dzisiaj można powiedzieć, że jest urządzeniem personalnym. Zresztą w jednym z podcastów Piotrek Mszyca z Nokii mówi, że tak naprawdę dzisiaj te smartfony, które mamy, stają się naszym takim kluczem i tam właściwie mamy wszystko. To też może być klucz do różnych usług, które mamy dzisiaj i kluczem do miasta. No ale teraz mamy M1. Mówimy, że Apple skorzystał ze swoich doświadczeń w urządzeniach mobilnych, przeniósł to do laptopów. Ale po co w takim razie w komputerach stacjonarnych Apple? No bo jednak Mini i nowe Mac Studio są komputerem stacjonarnym. To... Po to, żeby zapewnić użytkownikowi jeszcze większą wydajność przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii. No i przede wszystkim też zapewniając przy bardzo ogromnej wydajności ciszę, tak, w której pracujemy, bo chyba nikt nie lubi, jeżeli nasza maszyna, która ma za zadanie zmagać się z jakimiś ciężkimi zadaniami w postaci renderu grafiki, przetwarzania wideo, oprócz tego, że pobiera dużo energii, wydziela też nieprzyjemne dla wszystkich dźwięki. Tak, że... Jak mówi jeden z naszych kolegów, mamy takiego misia szumisia. Dokładnie. Tego chcemy uniknąć. Chyba nikt nie zaprzeczy, że super pracuje się na maszynie, która oferuje super wydajność, jednocześnie przy tym jest po prostu cicha. Czyli nie mamy tych rozpraszaczy, które się tutaj otóż wszystkie... Jest bardzo męczący dla człowieka. My go nie rejestrujemy często słuchem, to samo dotyczy często klimatyzacji w biurach. Nie rejestrujemy jej słuchem, ale nasz organizm ją rejestruje i doprowadza do szybkiego zmęczenia. Także... Czyli tak naprawdę, poczekajcie, bo teraz wyszła nam taka dodatkowa rzecz, taki komfort pracy, czyli poza komfortem pracy takim zwykłym, że wykonujemy coś szybciej, to jest wydajniej, mamy zrobione na czas, pojawia się ten komfort taki trochę psychiczny. No bo to co mówisz, te dźwięki, dokładnie, które naszego otoczenia, które są, no to one gdzieś tam przenikają i czasami potrzebujemy tej ciszy, a czasami tą ciszą nawet nie potrafimy się delektować, tak? I teraz ten jednostajny szum tego komputera może jakby też wprowadzać jakiś dyskomfort u nas i możemy być bardziej zmęczeni niż wykonywaną pracą, tak? Dokładnie. Więc ja nie wiem, czy to było jakby specjalnie w przypadku Apple, że tak myśleli, czy może jest to efekt uboczny, ale w każdym razie fajnie, że tak jest, tak? I możemy to odczuć, możemy o tym rozmawiać. Dobrze, czyli rozumiem tak. Pojawiła się pierwsza generacja, ale... Tak zwany entry level. Tak, ale Apple zdecydowanie porównał to do urządzeń mobilnych, bo jakby w tą kategorię wszedł. I tak naprawdę naraz się okazało, że dostajemy laptopa, który jest porównywalny jakby zakresem pracy, wydajnością do urządzeń mobilnych i naraz okazuje się, że tak naprawdę wnosi znacznie więcej w życie użytkownika, tak? Tak, dokładnie. Dodam tylko, że do tych urządzeń mobilnych z najwyższej półki, tak? Czyli Apple wprowadza bazowy model, który
wydajnością dorównuje najwyższym modelom procesorów. Ja wielu ludzi pod takim zaskoczeniem. No dlaczego? No, zrobili procesor do laptopa i porównują się do urządzeń mobilnych. Tak? To jakby chwilę trzeba sobie przestawić system wartości i pokazać, że te urządzenia mobilne do tej pory i tak pracowały w większym reżimie takiego obciążenia i takich wszystkich warunków niż taki komputer. Powiedziałeś jeszcze wcześniej jedną rzecz, że tak trochę tak brzmiało, że powstało coś dla przeciętnego Kowalskiego. Ale tak naprawdę jest gama tych procesorów, gama komputerów i to chyba jest trochę tak, że mamy zaadresowanego, powiedzmy, tego przeciętnego Kowalskiego, ale jednak on w przypadku laptopów trochę ma inne wymagania, bo to jest jakby taki, ja bym tu przyjął jednak wzorzec, że to jest osoba, która pracuje, wykorzystuje go biznesowo, ale jednocześnie ma prywatnie. No i teraz co się tutaj dzieje? Co tak naprawdę Apple nam pokazuje w tym zakresie naszych różnych potrzeb? No bo jesteśmy różni, tak? Mamy jakby inne potrzeby. Jedni potrzebują biznesowo pracować długi okres czasu, a inni mają skomplikowane jakby aplikacje albo, nie wiem, przetwarzanie z dużej ilości danych albo przetwarzanie wideo czy też programowanie. Szybko okazało się, że ten procesor M1 to na dobrą sprawę jest krok w bardzo dobrym kierunku. Pojawiła się też gama użytkowników, która jakby, można powiedzieć, domagała się jeszcze większej wydajności. Apple wysłuchało wszystkich tych próśb i w październiku ubiegłego roku pojawiły się nowe odmiany procesora M1. Mowa tutaj o M1 Pro i M1 Max. Także to też było dużym zaskoczeniem. Oczywiście wraz z premierą tych procesorów po raz kolejny okazało się, że te procesory są jeszcze wydajniejsze w porównaniu do tej bazy M1 i te procesory jakby zaspokoiły wymagania tych użytkowników, którzy oczekują od komputera mobilnego najwyższej wydajności. Mowa tutaj o fotografikach, o montażystach wideo, o ludziach, którzy pracują z grafiką. Mowa też o deweloperach, o ludziach, którzy kompilują wszelkiego rodzaju oprogramowanie. Także oprócz tego, że M1, który cały czas jest dostępny na rynku, pojawiły się odmiany nowe, które jakby wypełniły to zapotrzebowanie rynku. Rafał, dla ciebie M1. Ewolucja, rewolucja. Jak patrzysz z punktu widzenia takiego doświadczeń jednak akademickich, no bo obserwujesz rozwój tych procesorów tam, powiedzmy, od początku świata. I teraz to, co powiedział Rafał, przeniesienie pewnych doświadczeń, dostarczenie nowych doświadczeń. Dzisiaj tak naprawdę, jeżeli będziemy porównywali, no to przedtem Apple porównywał się do różnych urządzeń mobilnych. Dzisiaj te urządzenia mobilne muszą się porównywać do tych procesorów. A jak ty na to patrzysz z punktu widzenia takiego jakby obserwatora? Jak to zostało parę razy powiedziane, zebranie dobrych praktyk, tak? Skonstruowanie to trochę z tym procesorem jest jak zrobieniem patentu. Złożenie oczywistych, dostępnych elementów w nieoczywistą, nową całość. I tak to wygląda. Więc na pewno jest to dobry kierunek. Szczególnie, że w wielu projektach, bardzo często na uczelni pojawia się potrzeba właśnie czegoś, laptopa, który ma dużą moc obliczeniową, bo pracuje na nim programista, bo coś robi, czy obrabia wideo. Także no, wydaje się, że jest to dobry kierunek rozwoju. Szczególnie dla użytkownika, powiedzmy sobie, świadomego, tego, który wie, co w tym komputerze mu jest tak naprawdę potrzebne. Czyli jakbyśmy musieli powiedzieć tak biznesowo, nie używając słowa amazing, to mówimy, że to było takie disruption. Bo tak naprawdę powiedziałeś, niby wszyscy wiedzieli, niby wszyscy obserwowali, ale tak naprawdę ktoś to poskładał i stwierdził, że to ja wam dam teraz coś nowego. Tak jest w wielu obszarach. W dzisiejszym świecie techniki, nie tylko w procesorach, nie tylko w informatyce, że często wynalazki są już zrobione dawno temu, tylko nie dożyły albo nie w tym czasie je wymyślono. Składa się to w całość, uzupełnia jakimiś nowymi doświadczeniami i okazuje się, że jest nowy, całkiem fajny produkt. Rafał, przy okazji M1 pojawia się taki przekaz ze strony Apple'a, że dzięki M1, przez to, że ona ma te swoje doświadczenia, jakby to przeniesienie tych doświadczeń mobilnych, pewne inne możliwości, my naraz zyskujemy dostęp do bazy oprogramowania, które wcześniej było tworzone na iPhone'a i na iPada.
Tak, to jest prawda. M1 jakby i wszystkie nowe jakby odmiany procesora M1 pozwoliły na uruchamianie aplikacji, które były napisane na urządzenia typu iPhone, iPad, na komputerach Mac. Także to też jest duży plus. Tutaj warto wspomnieć, bo też pojawiły się obawy, co z oprogramowaniem, które wcześniej było napisane stricte na procesory x86. I tutaj też Apple wyszło jakby ponownie z tą samą inicjatywą. Powstało coś takiego jak Rosetta 2, czyli rozwiązanie, które umożliwia uruchamianie aplikacji napisane na procesory x86 właśnie na komputerach z procesorem M1. Po to, żeby użytkownik, który nabył takie urządzenie, mógł bez problemu pracować na oprogramowaniu, które jeszcze nie zostało natywnie przepisane na rozwiązanie typu M1. Okej, czyli tak naprawdę mamy, tutaj znowu mamy taki aspekt takiej kompatybilności wstecznej, tak. Trochę, tak? Czyli dalej zachowaliśmy komfort tych użytkowników, mówimy im, okej, już nie będziecie mogli kupować komputera z Intelem, no bo go nie mamy, jakby uważamy i dzisiaj wszystko pokazuje, że warto mieć komputer Apple z M1, mhm. Ale jak najbardziej szanujemy to, że pracowaliście do tej pory na tych rozwiązaniach i czekamy na to, aż producent tego oprogramowania tak. Dostosuje się, ale mamy okres przejściowy, tak? Osobiście byłem w lekkim szoku, jak szybko deweloperzy postanowili przepisać swoje oprogramowanie na procesory typu M1. No, zaowocowało to nie tylko zwiększeniem jakby wydajności tego oprogramowania, co lepsze, jakby nie pogorszyło czasu pracy tego urządzenia na jednym ładowaniu baterii, więc tutaj też ukłon w stronę deweloperów. No i warto wspomnieć fakt, że jakby Apple po raz kolejny zadbało o tą wygodę użytkowników, tak? Bo jakby Rosetta 2 spowodowało, że użytkownik nie musiał się martwić, że jakieś ulubione oprogramowanie, które dotychczas pracowało natywnie pod procesory Intela, nagle przestanie mi działać i co z tego, że będę miał nowy komputer, jak podstawowego oprogramowania, z którego korzystam, nie będę mógł uruchomić. Także. Okej, zrobimy sobie jakieś takie podsumowanie tego wszystkiego, co zostało powiedziane. Teraz tak, jak ja was trochę słucham, mam jakieś wiedzy, no to pierwsza podstawowa rzecz. Apple tak naprawdę nie podjął decyzji tak z dnia na dzień, tak? Czy to była jakaś długoletnia praca, obserwacja tego wszystkiego, co się dzieje, szukania rozwiązań. Możemy sobie gdybać, co przyświecało, jakie były tak naprawdę cele, które były stawiane przed tym zespołem programistów, ale to, co dzisiaj my jako użytkownicy dostajemy, dostajemy wydajną maszynę, która funkcjonuje tak jak trzeba. Mamy gamę procesorów dostosowanych do potrzeb różnych użytkowników. Tak? Ten przeciętny Kowalski jako użytkownik biznesowy, ale potem też jest przeciętny Kowalski w zakresie tych bardziej zaawansowanych użytkowników i oni mają te swoje wybory. Dostajemy urządzenie, które jest energooszczędne. To jest jakby dosyć istotne. Tak? Dostajemy urządzenie, które też nie staje się naszym grzejnikiem albo tym właśnie misiem, szumisiem, co wpływa znacząco jednak na nasz komfort pracy. Tak? Czyli można powiedzieć, że dostajemy bardzo dobre narzędzie, tylko jest kwestia taka, czy go my potrzebujemy, bo to sobie możemy powiedzieć. I ta jest kwestia, czy tak jak powiedziałeś na początku tej rozmowy, czy decydujemy się na kolor, bo dla nas to jest istotne, czy jednak zwracamy uwagę na pewne rzeczy. Ja mam teraz pytanie, sądzicie, co będzie dalej, jaka będzie odpowiedź konkurencji na taki ruch? No bo to jest trochę tak, Apple wyłożył karty na stół, wszyscy już wiedzą jakby, czym rozegrał. No i teraz pytanie, co zrobią inni? Jakieś możemy sobie takie posnuć na koniec, przewidzieć w przyszłość. Trzeba by z fusów powytworzyć. Ciężko powiedzieć, natomiast jak pokazuje historia, być może również, może posłużę się trochę innym obszarem dzisiejszej technologii. Zauważcie, że jeszcze kilka lat temu mowa o samochodach elektrycznych była to Tesla i nikt więcej. Okazało się, że nagle wszyscy mają samochody elektryczne. Co to oznacza? Przekładając na język informatyki. Dzisiaj tą Teslą jest Mac ze swoim procesorem, ale to wcale nie oznacza, że konkurencja czegoś nie ma, co za chwilę wyciągnie. Jeśli nie ma lub ma, pracuje, prawdopodobnie będzie to podobny kierunek. Gdzieś jakieś korzyści z systemu on chip. Natomiast na ile to się rozwinie, w którą stronę pójdzie, to ciężko jest w tej chwili jednoznacznie określić. Znaczy ja myślę, że Apple będzie cały czas rozwijać procesory M1, tak jak rozwijał procesory serii A do urządzeń mobilnych. Na pewno będzie za tym szła coraz większa wydajność. Nie wierzę w to, że jakby kolejne
pokolenia procesorów M1 nie będą się wyróżniały. Już teraz w marcu jakby Apple wykonało kolejny ruch, bo pojawił się komputer stacjonarny Mac Studio, który jest jakby przeznaczony dla użytkowników, którzy naprawdę potrzebują ogromnej wydajności. Wraz z Mac Studio okazało się, że pojawiła się kolejna generacja procesora M1, który przyjął nazwę M1 Ultra, czyli połączenie dwóch procesorów M1 Max. No, wyniki pokazały, że jest to potwór, więc super narzędzie do ludzi, którzy naprawdę potrzebują niesamowitej wydajności, dla których chyba nie powiem nic nowego, czas to pieniądz, bo każda sekunda jest tutaj na wagę złota. Jeżeli zaoszczędzimy w trakcie dnia 2 godziny renderując materiał 4K, to w skali miesiąca robi się pokaźna suma godzin, co później przekłada się na przykład na ilość przetworzonego materiału. Także na pewno pójdziemy w tym kierunku. Nie wiem, czy Apple wypuści jakiś nowy komputer Mac Pro, który będzie rozwinięciem po raz kolejny procesora M1 Ultra. Czas pokaże. Ciekawe czasy. Z tego mogliby się sobie udać, no bo M1. Może jest tak, że kolejna rodzina to będzie M2. Jakby tego nie wiemy. Może to jest tylko jakby początkuje pewną dynastię. Tak? Dokładnie początkuje tak. Pewną dynastię. Że cały czas mówi się coraz głośniej o rozwiązaniach komputerów kwantowych, o pamięciach holograficznych. W związku z tym być może linia M1, czy jakkolwiek ona się będzie nazywać... Przyuczeniem nas do... Nawet nie to. To znowu wszystko gdzieś może za chwilę się okazać, że czy to będzie Intel AMD, czy Apple, na dzisiaj to trudno powiedzieć, nagle wyciągnie takiego królika, powie, o proszę bardzo, to jest komputer kwantowy, a ta cała reszta to już nie. To już jest niepasne. Tego nie wiemy, to przyszłość, ale co się dzieje na deskach kreślarskich w rozmaitych firmach pracujących nad rozwojem komputerów, czy procesorów, trudno jest w tej chwili powiedzieć. Ja bym jeszcze tylko to wrócił do tego Maca Studio, bo przyznam, że jak słuchałem tą premierę i zobaczyłem ten komputer, potem poczytałem o nim, potem udostępniliśmy pewnemu klientowi do testów. Klient zakładał, że będzie robił tam, nie wiem, przynajmniej 2 miesiące testów, właściwie po 2 tygodniach zadzwonił i powiedział, to on go poprosi, tak? On go zostawia, bo faktycznie to, co powiedziałeś, jakby ten element, tak, no bo to był element dotyczący jakby skoku, tak, nagłego, tak, poprawa komfortu pracy, czyli czekasz na efekt, no bo czekasz na efekt kompilowania, czekasz, potem okazuje się, dostajesz, nie wiem, error, podstawowy komunikat od kompilatora, a tutaj naraz się okazuje, że nawet jeżeli jest ten error, to dostajesz go kilkanaście tak, razy szybciej. Mówiłeś o tych urządzeniach mobilnych i jakby takim systemie, który mamy jako nazwę system on chip, tak? Jakby, czym on się właściwie jeszcze bardziej różni? Bo tak rozumiem, ta filozofia teraz została wykorzystana w M1-ce, czyli mamy ten system on-chip. Jestem laikonikiem, wytłumacz mi. Różnica jest zasadnicza. W tradycyjnej architekturze opartej, czy wykorzystującej procesory x86, sam procesor, to jest procesor, jak sama nazwa mówi, central procesor unit, czyli element wykonujący wszystkie funkcje, natomiast ma architektura płyty głównej, w której on jest osadzony, ma mostek północny, południowy i służy do wymiany danych między pamięcią, peryferiami, między kartą graficzną czy innymi rozszerzeniami, które są w komputerze zamontowane, między innymi pamięć. Znowu, w tradycyjnej architekturze w tej pamięci wymieszane są tak rozkazy, jak i dane. To wszystko powoduje, że czas potrzebny na chociażby przekopiowanie danych między procesorem a pamięcią, na wykonanie rozkazu przez dekoder rozkazów zawarty w procesorze, no wydłuża efektywnie czas funkcjonowania. W systemie on-chip to wszystko jest w jednym, można powiedzieć, pudełeczku. No, tu jest pewien problem, który niektórych użytkowników może zniechęcać, a mianowicie to, że nie da się w takiej sytuacji tej pamięci rozszerzyć, bo nie ma slotu, do którego możemy sobie moduł włożyć. No tak naprawdę teraz w tej ofercie mamy jakiś tam procesor M1 z rodzajami pamięci, tak? Potem mamy kolejny Pro z rodzajami pamięci. Tak naprawdę to nie jest tak, jak kiedyś rozbierałem sobie komputer stacjonarny, patrzyłem przez miasto i podmieniałem i to ja kombinowałem. Dzisiaj jakby trochę ta pamięć
jest narzucona przez producenta. No tak, tylko znowu pamięć w M1 jest w mojej ocenie dla, jak to ładnie powiedzieliśmy, przeciętnego Kowalskiego, nawet może trochę ponadprzeciętnego, zdecydowanie wystarczająca. Stąd linia kolejnych procesorów, o których Rafał mówił, gdzie, o tam Rafale powiedz, co tam się zmienia. No, w M1 była 128-bitowy interfejs tej pamięci zunifikowanej. W M1 Pro i Max już jest interfejs 256-bitowy, który taki z technicznych smakołyków zapewnia przepustowość rzędu 200 gigabajtów na sekundę. Także to są ogromne dane. No i to powoduje, że te procesory właśnie z serii M1 Pro i M1 Max naprawdę przeznaczone są dla użytkowników, dla których no, wydajność jest na najwyższym, liczy się wydajność na najwyższym poziomie. To są użytkownicy, którzy pracują z grafiką, z materiałem wideo. Że czyli, tak czyli mamy tak naprawdę, po to też jest ta rodzina, bo ktoś mógł powiedzieć sobie, natworzyli tych procesorów, tak? Nie wiadomo po co, ale tak naprawdę mamy. M1 w tej wersji podstawowej z dwoma tam zakresami pamięci, po to, żeby tak naprawdę ten użytkownik biznesowy podstawowy mógł z tego korzystać, tak naprawdę z tego komputera i z całego dobrocieństwa tego systemu macOS, tak, mógł to w pełni wykorzystywać wszystko. Drugim elementem mamy procesory już Pro, tak, czyli dla takich ludzi, którzy wykonują konkretne zadania, czyli jeżeli wykonuję konkretne zadania, to powinienem sobie popatrzeć, aha, to dla mnie jest Pro, tak? Albo ja jeszcze spokojnie mogę to robić na M1 i wcale nie potrzebuję kupować Pro. Dokładnie. Albo już jest ten moment, kiedy powinienem zainwestować w Pro. Potem powiedziałeś, jeszcze większa kwestia przetwarzania ilości danych, praca z dużymi zbiorami graficznymi, tak? I tutaj pojawiają się Maxy, tak? Które oferują mi tą przepustowość, czyli tak naprawdę to już mamy taką, taką autostradę po prostu, po której te dane nawet pewnie też jeszcze czasami ich nie wykorzystujemy, ale to znacząco wpływa na czas przetwarzania. Rozumiem, ta jakby struktura on-chip też powoduje, że te dane w jakiś inny sposób są przetwarzane. Nie ma cały czas potrzeby angażowania tej jednostki centralnej, tak? Tylko jest rozpoznawalne i jakby tutaj wtedy ten system jest ustawiony inaczej, tak? Skupia się albo na wydajności, czyli musi przetworzyć, albo dla pewnych aplikacji, które sobie działają, one nie potrzebują tej wydajności, więc on jakby pracuje w tym trybie energooszczędnym. No pojawia się, wspomniałeś, ten Ultra, tak? Czyli Ultra to jest taki, no po prostu jakby taki, ja bym powiedział tak krótko, no tak trochę nieprosto, taki Max na sterydach, tak? Dokładnie tak, to są dwa połączone procesory M1 Max, także one widnieją jako jeden chip, jeżeli chodzi o system operacyjny i programowanie, natomiast fizycznie to są dwa połączone procesory M1 Max. Trochę jak jeszcze słucham o tych, tak jak powiedzieliśmy, tam rozmawialiśmy o tych mini, o tym Mac Studio, już nie będą misiami, szumisiami, czyli nie dają się stosować do usypiania, nie będziemy wchodzić do pomieszczenia takiej serwerowni, gdzie one sobie tam wszystkie szumią i tak naprawdę można było tam zasnąć. Ale pytanie, wiesz, to taka moja wizja, czy któregoś dnia tak naprawdę te komputery nie mogą stać się serwerami? To nie wiem, przetestowałbyś takie komputery pod kątem serwerów? W ogóle widzisz szansę? No bo serwer dzisiaj też jest dedykowanym komputerem, trochę inaczej robionym. Teraz pytanie, czy można byłoby postawić na eksperyment, że Mac Studio mógłby się sprawdzić jako serwer w wielu zastosowaniach? Pójdę krok dalej. Serwer to komputer. My mówimy, a tu mamy komputery stacjonarne, tu mamy serwery. Tak naprawdę ta architektura jest dokładnie taka sama. Serwery są najczęściej robione w formie taki, żeby się dało do szaf rakowych w serwerowni zamontować. Jest trochę inaczej robione chłodzenie. Często tam są po 2, 3, 4 czasem zasilacze. Czyli elementy, które powodują, że to urządzenie może dłużej pracować bezawaryjnie. Natomiast każdy, kto był w serwerowni, kojarzy ten fantastyczny huk, który jest w środku, od urządzeń klimatyzacyjnych, od tych wszystkich wentylatorów, które się tam kręcą. No i teraz, żeby to zminimalizować, gdyby to poobsadzać wydajnymi procesorami serii M i tutaj, czy tam Pro Ultra, to już zostawmy, to mogę sobie przypuszczać, że w takiej serwerowni można by z dużym spokojem przebywać bez tego całego hałasu, który tam się generuje. Szczególnie, że do tej pory jeszcze, jeśli w serwerowni były storage, to tam mogły dyski trochę swojego hałasu robić. Dzisiaj one przechodzimy na dyski SSD, w związku z tym one są nieszumiące. Więc widzę przyszłość taką, że serwerownie można będzie mieć koło biurka.
Tak to trochę przekornie powiem. Ciekawa teza. Może jednak ktoś już tam zaeksperymentuje. Już widzimy na świecie pewne doświadczenia, widzimy pewne firmy, które zbudowały coś w rodzaju takiego data center w oparciu o Maki. Mamy też firmy, które zajmują się sztuczną inteligencją, gdzie już są przykłady. Ja dostałem takie informacje, gdzie właśnie robią dwa Maki Mini, zrobili specjalną budowę, żeby się mieściły w szafie. Czyli tak naprawdę może być to, co powiedziałeś. No, serwer różni się od zwykłego komputera tym, że inaczej wygląda. Natomiast to chłodzenie, o którym mówisz, faktycznie, jeżeli z tym sobie poradzimy, to jest dosyć istotny aspekt w serwerowni, no bo tak naprawdę to masz albo klimatyzację, albo te systemy oparte na tej zimnej wodzie, tak. nie mylę, tak. To też powoduje, że jakby ta energo, zapotrzebowanie na energię jest dosyć duże, tak? Dzisiaj widziałem już rozwiązania, w których przy wyrzutniach gorącego powietrza z klimatyzacji montuje się pompę ciepła po to, żeby to ciepło odzyskać czy do wody użytkowej, czy do ogrzewania obiektu, czy okolwiek innego. Kiedy koło Polibudy będzie można się wybudować? Na razie nie ma działek wolnych, ale... Ale jak coś będziesz miał, to daj znać, bo tam jednak wydaje mi się, że ten generator to ciepła jest, byłby dosyć... To jest pewien kierunek, który spowoduje, że tego dzisiaj walczymy z tym, żeby tego ciepła jak najmniej było produkowane i niestety trzeba powiedzieć jasno, że większość urządzeń elektronicznych przetwarzają prąd na ciepło, tak? No, tak to wygląda. Natomiast jakbym miałbym już puścić wodę fantazji, to poszedłbym jeszcze krok dalej. My mówimy o serwerach, mówimy o macierzach, mówimy o komputerach, laptopach, komórkach. No przecież informatyka to centrale telefoniczne, może w tej chwili trochę już w odwodzie, ale wszelkie urządzenia sieciowe, które też mają w sobie procesor w środku, więc gdyby pójść tym tropem i poobsadzać to wszystko wydajnymi, ale za to energooszczędnymi procesorami, to można by tej energii trochę zaoszczędzić, już nie wspomnę właśnie tym problemie odprowadzania ciepła i hałasu. Czyli albo teraz zrobiliśmy pomysł na nowy biznes dla Apple'a, albo powiedzieliśmy o czymś, nad czym i tak pracują, tak? Że właśnie weszła cała grupa sieciówki i tak naprawdę pojawiają się switche, tak naprawdę, w których jest M1 przygotowane pod to, żeby ta sieć... Kiedyś oglądałem przełącznik, który był zbudowany w ten sposób, że była to tylko... To był szkielet, w sensie blach elektroniki, do tego mogli sobie studenci programować, zrobić program i zaprogramować tak, jakby chcieli, żeby on działał. W związku z tym okazuje się, że większość producentów korzysta z tych samych rozwiązań technologicznych, a różnica jest w tym softcie, który jest implementowany. Także myślę, że przed tymi procesorami jest ciekawa droga. Rafał, czyli mamy całą rodzinę procesorów M1. Mamy M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra. Który, dla kogo, kiedy? M1 dla każdego. Natomiast jeżeli zajmujesz się intensywnie przetwarzaniem dużej ilości danych, pracujesz na dużych plikach graficznych, dużych plikach wideo, wówczas warto rozważyć M1 Pro. Natomiast jeżeli chcesz te zadania wykonywać jeszcze szybciej, to w tym momencie M1 Max. Czyli podsumowując, M1 dla każdego, komputer energooszczędny, wydajny. M1 Pro, czy w tym momencie, kiedy potrzebujesz jakby przetwarzać dużej ilości danych, kompilację, w ogóle zdecydowanie powinieneś zacząć od przyglądania się temu. Max, M1 Max, wtedy, kiedy masz do czynienia z grafiką, wideo, zdecydowanie ułatwia ci pracę, przyspiesza tą pracę, jakby zyskujesz czas. No i pojawia się Ultra. Ultra właściwie, który dzisiaj moglibyśmy sobie powiedzieć, będzie miał zastosowanie dla pewnej wąskiej grupy użytkowników, którzy przetwarzają jeszcze większej ilości danych, których być może nawet my dzisiaj sobie nie jesteśmy w stanie trochę przewidzieć, ale są takie informacje albo takie pliki graficzne albo wideo, które wymagają tego czasu, albo ktoś robi może jakieś skomplikowane symulacje. Czy tak można byłoby tutaj... Nic dodać, nic ująć. Tak na dobrą sprawę ten procesor M1 Ultra znajdzie swoje grono w bardzo wąskim zakresie i to dla ludzi, którzy rzeczywiście, nie wiem, strumieniują 8K, chcą znacząco jeszcze bardziej skrócić czas swoich jakichś skomplikowanych obliczeń, wówczas to rozwiązanie na pewno ich zadowoli. Wtedy na start warto im poradzić, żeby przyjrzeli się Maxowi. Tak, jeżeli jest. Na Maxie wyjdą, że jeszcze że to nie jest coś więcej, no to w tym momencie polecamy im Ultra i to jest właśnie taki element. Nie zamykamy, nie dajemy im sufitu, tylko dajemy im jeszcze możliwość przetestowania czegoś. Może się okazać, że oni właśnie odkryją coś, czego do tej pory jeszcze nie mieli. Dokładnie tak. Szanowni Państwo, dzisiaj to tak naprawdę było takie wprowadzenie do tego tematu
procesora Apple M1. Postaraliśmy sobie zrobić taki rys historyczny, jakby trochę powiedzieć, z czego to wynika. Będziemy się przygotowywali, zbieramy teraz informacje od naszych klientów, będziemy robili testy porównawcze. Zakładam, że za jakiś czas, być może w tym samym gronie, przeprowadzimy tą rozmowę, ale będziemy mieli więcej twardych dowodów na to, żeby Państwu pokazać, że ta inwestycja w MacBooki, czy w ogóle w Maci z M1 się opłaca. Drugą sprawą, którą Państwo zobaczycie, to tak naprawdę ten M1 przeniósł się również do iPadów. iPady też dzisiaj stają się w pewien sposób dosyć ciekawym urządzeniem i tak naprawdę ja ostatnio spotkałem się w rozmowie, że iPad ma szansę być właśnie takim komputerem dla przeciętnego Kowalskiego, tak? Bo wcale nie potrzebujemy w większości przypadków laptopa, potrzebujemy urządzenie mobilne, na którym popracujemy, na którym zrealizujemy pewne zadania, a jednocześnie jest to nasze centrum rozrywki. No bo tak to popatrzmy, tak, na to. Czyli możemy sobie... Fony tak mają. Tak, ale tak naprawdę tutaj wydawało się, że był taki moment, że tablety umarły, bo się pojawiły lepsze laptopy. Dzisiaj wygląda, że jest jakby właśnie taki trochę renesans tego. Jest szansa, że się to pojawi. My mamy doświadczenia też od naszych różnych takich tutaj osób z nami współpracujących, że trochę zdefiniowali, że iPad staje się taką właśnie nieoczywistą stacją roboczą, szczególnie właśnie z tymi procesorami M1. Rafał Mazur był moim gościem, Rafał Trzasko, bardzo panu dziękuję. I zapraszam Was serdecznie na wszystkie nasze rozmowy w Inergo na webinary.inergo.pl. Dziękuję bardzo.